Cześć i czołem, drogi widzu. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika 2 wraz z dodatkiem Nocy Kruka. Tak sobie pomyślałem, że zanim wyruszę do Corinis, to warto byłoby może odnaleźć resztę skarbów Grega. Z tego co ja pamiętam, to mówił, że przy skalnych schodach coś jest i za farmą Bengara. O, jeszcze mamy tutaj posążek Innosa, to możemy skorzystać sobie. Pewnie znowu zwiększy nam zręczność o 1. No dokładnie. Wolałbym, żeby to siłę zwiększało, no ale... Jeśli Innos wychodzi z założenia, że potrzebna nam zręczność, to proszę bardzo. Dobra, i teraz tak. On coś... coś tu mamy w ogóle. Dobra, zapiszmy. No, trochę wytrychów straciłem, ale zdobyłem cenne dla mnie bełty. On tutaj wspominał właśnie, że w stronę kamiennych schodów. Tylko, że kamienne schody akurat nie są tutaj, a raczej tam dalej. Dobra. Bo tutaj to jest przecież droga do fortecy, że tak powiem, tych całych bandytów. Grek też przerąbany, niby wiecie, taki kozak maślak, a nie potrafi sobie swoich własnych, że tak powiem, zakopanych skarbów wydobyć. No i tu pojawia się bezimienny, który oczywiście wszystko wykona. Gdyż, iż, ponieważ, dlatego, że, czemu nie? Dobra, mamy tutaj jakieś roślinki. Zebrać zawsze warto. No i teraz tak. Tędy dostaniemy się do tego miejsca, gdzie był Elfrich, czy jak mu tam leciało. I podobno właśnie tu gdzieś przy tych kamiennych schodach ma być jakiś skarb. No dobra, warto się tym zainteresować. Może gdzieś tutaj bardziej w krzakach, bo nie bez powodu ich tyle jest. O, leśna jagoda, dawaj. O, jest faktycznie. Jak ja tego X-a nie widziałem? W ogóle jak mu się ta... Sądzę, że coś znalazłem. Jak bezimiennemu się ta noga tak zgina, stopa w zasadzie, to wygląda jakby miał kopyto. O, pałasz bandytów. No dobra. Czyli jedno mamy. I teraz gdzieś za farmą Bengara. Jeden przy wodospadzie. Ale to może za farmą Bengara po prostu nie gdzieś tutaj, tylko bardziej za tymi domkami. No, warto sprawdzić. Tak w zasadzie to mogłem to za pierwszym razem wykonać. Gdybym pamiętał o tym zadaniu oczywiście. Okej, z tej strony niczego nie ma. O, jest faktycznie, no. Kurde. To było takie proste. Ach, sądzę, że coś znalazłem. No dobra, wydaje mi się, że to będzie już wszystko. Ciekawe, czy jak wyskoczy, to czy się zabije? No chyba nie. No, dokładnie. Możemy jeszcze zrobić taki mały myk i tutaj się przespać. O, proszę, kolejny smoczy gorzeń. Kto by pomyślał, że to będzie takie łatwe z tymi smoczymi korzeniami? Dobra, możemy tutaj porozmawiać z Erolem. Nie musisz mi tego mówić. Pokaż. Dobra, i ty masz za 110, tu masz 75, ale to jest dwuręczniak. Dobra, czyli ty mi nie pomożesz z tym. Okej. Myślisz, że ja mam lepiej? Możemy zwiększyć swoją siłę? Możemy w sumie.
zbrodni? Ej, nie to akurat. Jeśli chce. Tak, naprawdę tak powiedział. Dobra. Plus 5 zwiększone. Ile mamy teraz siły? 77. Super. Możemy się przespać do rana, żeby tutaj minęły takie ala powiedzmy 24 godziny. Bo pójdziemy sobie jeszcze raz do tego posążka Innosa i sobie zwiększymy znowu jakiś tam, nie wiem, atrybut, dając 100 sztuk złota. Dobra, to będzie tam, nie tutaj. No i biegniem. Myślę, że Krok będzie z nas zadowolony. O, kamienna tablica. Skąd ona się tu wzięła? Przecież biegałem tędy i niczego takiego nie było. To jest. Dziwna sytuacja. O, zwiększył siłę o jeden. Dziękuję ci, Innosie. Powiem szczerze, że za pierwszym razem, jak podchodziłem tutaj do Gothica 2, to szło mi tak bardzo, bardzo topornie, a teraz już jakoś tak mi idzie dużo łatwiej. Co prawda w dalszym ciągu mam tutaj jakieś, powiedzmy, trudności z pewnymi rzeczami, ale już jest coraz lepiej. Jeszcze za niedługo zwiększymy sobie o kolejny poziom tutaj nasze zdolności, bo tak z 3000, niecałe 2500 chyba tam zostało nam do kolejnego właśnie levela. Znowu 10 punktów nauki, zwiększymy sobie znowu siłę o 10, o 5, przepraszam. Lepsza broń jakaś wpadnie pewnie. No, możemy żyć. Tylko powoli przydałoby się już też zwiększać te nasze nieszczęsne zdolności walki wręcz. Znalazłem twoje ukryte łupy. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakieś 100 monet, złoty kielich, srebrną misę oraz amulet. Oddawaj! Jaki gość w ogóle? Jeszcze z jakimi nerwami, oddawaj. Oto twoje rzeczy. Sakiewka z setką sztuk złota, złoty kielich, srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz szczęście, że nie jesteś na tyle głupi, żeby uciec ze znaleźnym. Oto twoja część łupu. 30 sztuk. Jeszcze jedno. Dziękuję ci za pomoc. Ale to nie znaczy, że jesteśmy teraz kumplami. Jasne? Aha. Dobra, czyli Greg generalnie nie ma nam niczego do powiedzenia. Mam życia. Dobra, on pewnie nas znajdzie w odpowiednim momencie, więc luźno. My w każdym bądź razie możemy udać się teraz do Corinis. To? Co? Co to tu robi? Przecież zbierałem to. Dziwne. Albo jestem jakiś ślepy, albo nie wiem. Dziwna sytuacja troszkę. Ale dobra, nieważne. Co prawda im więcej kamiennych tabliczek, tym lepiej dla nas. Tylko pierw będziemy musieli się nauczyć z nich korzystać. A tu coś jest? Te krzaki takie są tutaj. Nie ma niczego. Dobra, więc teraz możemy tutaj, tak jak już wspomniałem, lecieć sobie do Corinis. Przypuszczam, że żadne trudności nas na ścieżce naszej nie spotkają. Mam taką przynajmniej nadzieję. Poza tym, będąc tak uzbrojonymi, jak jesteśmy aktualnie, jeszcze z zwiększoną siłą i tak dalej, to myślę, że tutaj na luzie się uporamy z jakimiś trudnościami. Tylko jeszcze ciekawi mnie jedno, bo teraz z tego co ja wiem, idąc do Corinis, przed oblicze, że tak powiem, Lorda Hagena, będziemy musieli
udać się później do Górniczej Doliny. Jestem ciekaw, czy tam dam radę z orkami walczyć. Chociaż, co prawda, mamy jednego orka blisko Korinis w jaskini. To oznacza, że możemy przetestować nasze możliwości. Wbrew jego woli. Nie mów, że to nieprawda. Myślę, że jest to sensowne podejście do sytuacji, przetestowanie właśnie naszych możliwości, ale zobaczymy, jak tam dobiegniemy. Bo równie dobrze może się coś jeszcze po drodze wydarzyć i co będzie. Chociaż tutaj wszystko po drodze chyba już powoli ubijałem. Handlarz bronią, jeszcze ten Fernando cały. Z tego co kojarzę, to chyba jakaś szycha z górnego miasta. Tędy nie. Tutaj. Do Korinis. Ile ja mam w ogóle złota? 1700 prawie, więc luźno. Ogółem właśnie tak chciałem spojrzeć, ile kasy mam, bo tylko łażę do tych kapliczek Innosa i się modlę, tam dostaję te plus 1 zręczności, raz na ludzki rok, plus 1 do siły. Zaraz się okaże, że kasy nie będę miał. A nie ukrywam faktu, że przydałoby się na przykład zainwestować w lepszy oręż. Chociaż nie wydaje mi się, żebym coś trafił lepszego od tego, co mam. 70 obrażeń na 70 siły. Dobra, tutaj mamy tego orka po prawej stronie. Możemy spróbować tutaj sobie przeczesać ten rejon. Co prawda nie jest on duży, bo to jest tylko tak naprawdę jedna jaskinia. No proszę, mamy też tutaj trochę zwojów i mikstur. Okej. Jakiś ciekawy zwój? Raczej nic. Dobra, zapiszmy. No, chyba nie jestem jeszcze gotów na orków. Dobra. Znaczy ogółem w sumie to może bym go potraktował jakąś bryłą lodu na przykład, o ile taką mam, a nie mam. Tworzenie szkieletu goblina na przykład? Aha. Jezu. Dobra, dawaj mi tego wilka. Ha!
Nie wierzę w to naprawdę. Co to ma być? Co prawda dużo łatwiej by poszło z mając przywołanego szkieleta normalnego, ale tego normalnego to sobie zostawię jeszcze. Ewentualnie mógłbym tutaj jeszcze rzucić jakąś, nie wiem, lodową strzałę na tego orka. Możesz mi, proszę, ja ciebie orka namierzyć, dziękuję. Oj, oj, oj. Dobra, wiecie co, powiem, nie będę się męczył z tym orkiem bez sensu. Chociaż jedyne co mi przychodzi na myśl, to właśnie wziąć i przywołać sobie szkielet. Dobra, tam, niech stracę. No chodź tu, chodź. Ciężkie wyzwanie. Pięknie, pięknie. Dobra, zapiszmy to, bo mamy kuperek jakiś. No nie za dużo zebrałem w sumie. No i dobra, przeniosło mnie gdzieś tutaj. Bez klucza nigdy tego nie otworzę. Niestety, tak jak już tu bezimienny powiedział, bez klucza niczego nie otworzymy. A tu jesteśmy tak a propos na tym grobie, gdzie już mieliśmy okazję być. Dobra, mamy tutaj jakąś właśnie informację, wpis o kamieniach teleportacyjnych. Niestety, jak widać, żadnego nie mamy. No, czyli jednym słowem, po prostu trzeba teraz z buta sobie wrócić. Ale Jezu, ten ork wojownik taki silny. No, powiem szczerze, że troszeczkę mnie to zaniepokoiło. Chociaż trzeba pamiętać, że jak przemienimy się w warga na przykład albo coś takiego, to bez problemu będziemy w stanie tutaj przelecieć się koło patroli orków niepostrzeżeni. Bo oni mają taki jakby, wiecie, no sojusz. Czy tam orkowe psy to były, nie pamiętam teraz. Ale na wargi chyba też nie reagują. Dobra, few moments later. 300 ekspa zdobyte. Kościany wojownik rozbity. No i dobra, jesteśmy już pod murami Korinis. I będziemy mogli przekroczyć mury. Możemy też przy okazji w sumie tutaj porozmawiać z handlarzami, zobaczyć, czy czegoś nie mają ciekawego.
Utwór ręczny, ale kurczę, długi miecz 85. No i tu już po 60, czyli to co mamy będzie najlepsze, na to wychodzi. Nie wiem. A. Pokaż mi swoje. Nie wierzę w to. Mój mąż uważa, że 80. Doprawdy? A my mamy 78, okej. A ty masz jakieś fajne nowe Zuris zwoje? Doprawdy? Pokaż mi. Interesujące. Przyzwanie wilka. Bryłę lodu sobie weźmiemy od niego. To przecież okropne. No i w sumie to by było na tyle. To przecież okropne. O, wymagana mana 5, obrażenia 500. To przecież okropne. Niczego jej już nie powiem. Na razie tutaj odpuszczę. Dobra, teraz chodźmy do... nie tutaj. Teraz chodźmy do... Watrasa. Co do tych znikających ludzi? Tak? Okej. Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Elwrich, przeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci, choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami, jak się wydaje, już z własnej woli. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. Dobra. Co do tego handlarza bronią. Dobra, tutaj niestety to by było na tyle. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te... Dobra. Powiedz mi co... Nie musisz wiedzieć wszystkiego, co nieco mogę. Dobra, czyli jednak tutaj to by było na tyle. Dobra, no to w takim wypadku niczego więcej tutaj nie ogarniemy. Jedyne co możemy zrobić, to udać się teraz tutaj do Lorda Hagena. No popatrz, już mi lepiej. Moje zdanie. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Słyszę o tym. Przynoszę ważne informacje dla Lorda Hagena. Połowa miasta ma dla Lorda Hagena ważne informacje. Gdybyśmy wpuszczali każdego interesanta, Lord Hagen nie robiłby nic, tylko zajmował się przyziemnymi problemami pospólstwa. Trudno być tego pewnym. Przynoszę ważne informacje dla Lorda Hagena. Jesteś najemnikiem! Czegóż takie ścierwo może chcieć od Lorda Hagena? Przybywam z ofertą pokoju. A, więc w końcu poszliście po rozum do głowy, dranie. Idź więc do Lorda Hagena, ale uważaj na język i zachowanie, albo skopię ci to twoje tłuste dupsko. Okej. I jak widać, dostaliśmy się do górnego miasta. A, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Przyłączyłeś się do Onara i jego najemników, prawda? Jak się tu dostałeś? Przychodzę z propozycją pokojową od Lee. Tam, Lord Hagen nigdy się na to nie zgodzi. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę... żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Przebywa w ratuszu miejskim, na samym końcu górnego miasta.
Jednak nie zostaniesz tam wpuszczony, jeśli nie podasz dobrego powodu. Tylko Inos wie, co jest dobre. Dobra. O, jest pan Fernando. Ale tym akurat zajmiemy się w kolejnym odcinku. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Przepuść mnie. Przynoszę wieści od najemników. Dobrze, ale ostrzegam cię. Jeśli będziesz sprawiał kłopoty, nie zdążysz tego nawet pożałować. Dobra, zapiszmy sobie to teraz. Słyszałem już o tobie. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka Inosa. Jestem Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Corinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Pokaż. Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu za służenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w Górniczej Dolinie. W Dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. Czy to jakaś sztuczka, która ma mnie skłonić do zawarcia przymierza z najemnikami? Nie. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć. Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Co ci wiadomo na temat oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Dlatego tak chętnie nam go da, bo nie wierzy, że jesteśmy wybrańcem. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. Rozdział drugi. Powrót do kolonii. Co was sprowadza do Corinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? No dobrze. Skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak, powiedziałem ci zbyt wiele. No, w sumie nam zaufał trochę ten Lord Hagen.
zatrzymanych przeze mnie raportów wynika, że Górnicza Dolina to niebezpieczne miejsce. Pamiętaj, no aby zabrać ze sobą odpowiednie wyposażenie. Jak sytuacja na kontynencie? Jeszcze nie wygraliśmy wojny, chociaż królewska armia zmusiła orków do odwrotu. Wciąż jednak musimy stawiać czoła niewielkim grupom najeźdźców. Te stworzenia nie znają honoru ani wiary, dlatego wierzę w nasze ostateczne zwycięstwo. Będziesz moim nauczycielem? Uczę tylko członków naszego zakonu. Krótko, zwięźle i na temat. Okej. Jak widać, tutaj są sami rycerze. O, Albrecht. Czym się zajmuje Paladyn? Paladyn jest wojownikiem Innosa. Żyje, by mu służyć i walczy, by oddać mu cześć. W zamian obdarzeni zostajemy darem magii. Magią run, które otrzymujemy w uznaniu naszych czynów. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Nie. Szkole tylko paladynów. I wszystko w temacie. Pewnie jak na górę pójdę, to będą mnie chcieli zabić. No chociaż... Nic się nie dzieje na razie. O, Cornelius jakiś. Larius. Ej, ty! Czego chcesz? Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić. Kim jesteś? Jestem Larius, miejscowy gubernator. Chociaż w tym momencie może trudno w to uwierzyć, jestem najbardziej wpływowym człowiekiem w tym mieście. A więc ty tutaj rządzisz? Ja? No cóż, w chwili obecnej mam związane ręce. Dopóki Lord Hagen nie opuści miasta, to on sprawuje władzę. Nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz! Wynoś się stąd! No, wszystko w temacie. O, krwawy puchar. Czy jeśli to zapiszę i sobie wezmę? O, to nic się nie stanie, bo mnie nie widzi. No dobra. Srebrny talerz, weźmiemy sobie też, no i cacy. Dobra, tu mamy jakieś foteliki. Mamy też skrzynię, możemy spróbować sobie ją otworzyć. Mam nadzieję, że nikt nam tutaj nie będzie przeszkadzać. Ajajaj. O, samo prawo. O Jezu, 50 sztuk złota, to tak choćby nic. No i dobra, tu mamy jakieś łóżeczka. Okej, to w takim wypadku na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że możemy zakończyć ten odcinek, a w kolejnym ruszymy sobie tutaj do górnego miasta. W sensie, no już w nim jesteśmy, ale będziemy sobie po prostu ten rejon eksplorować. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części Gothica 2 z nocą kruka.